Pierwszy wyjazd po wielu miesiącach z domu dalej niż po Mińsku. Czy pamiętacie swoje pierwsze podróże? Ja nie pamiętam. Jest jednak pewna forma podróżowania, która jest bardzo niedoceniana i o tym będzie ten film. Jedziemy do babci! Jedziemy 80 km na godzinę, czyli dokładnie z taką prędkością, z jaką można jechać z przyczepą campingową. A tu GPS nam coś gada. Przejeżdżamy Wisłę. Ale taka cienka ta Wisła się zrobiła. I za chwilę wjedziemy na obwodnicę Góry Kalwarii. Już raz jechaliśmy. Teraz jest szybko i świetnie. Zobaczymy, jaka będzie końcówka, jak wykończyli połączenie. Taka podstawowa forma podróżowania to odwiedziny u rodziny. A dzisiejsze drogi temu sprzyjają. To nie jest to samo, co było za czasów mojego dzieciństwa. Po raz drugi przejechaliśmy obwodnicą Góry Kalwarii. Teraz było bardzo szybciutko, nie tak jak przedtem przez centrum. To było spowolnienie ostre. Obwodnica Radomia. Następne miasto, które możemy ominąć i droga skróciła się o 7 km. Może więcej. Było 222, powiem wam ile będzie jak dojadę na miejsce. Takie wyjazdy do rodziny mają kilka zalet, a pierwszą z nich jest po prostu utrzymywanie kontaktów z bliższą lub dalszą rodziną. Po drugie, uczymy nasze dzieci, że podróże to coś oczywistego i w ten sposób nabywają nawyku podróżowania. Idziemy na Kraków, mijamy Radom, bo Amelka nie wyrabia. Okularki Amelko sobie weź. Okularki, no. Z tyłu mamy przedstawicieli Matrixa. Zaczynają się po bokach piękne lasy. To już Góry Świętokrzyskie? Wiesz, bo jest to Świętokrzyskie, już jesteś. Dobijamy do celu naszej podróży, który nazywa się Góry Świętokrzyskie. I co zwiedzimy w ten weekend, proszę mamy? Jaki zamek? Zamek. Wszystkie zamki są na wzgórzach. To się nazywa dyplomatyczne uniknięcie odpowiedzi. Na pewno zobaczymy Fury u sąsiada. Lasy i pola. Fury u sąsiada. Tak, i fury babci. Nie no, trzeba coś wymyśleć. Możemy jechać do Stefana Żeromskiego, do Henryka Sienkiewicza w Obręgorzu. A ten zamek, co jest na samym szczycie tej góry? Chęcina? Tak. To też Chęcina, niedaleko. A można już tam wchodzić? Zawsze można. No ale teraz mamy tak koniec tej epidemii, no niby epidemii. No zobaczymy, może się okaże, że nie wejdziemy do żadnego zamku, bo wszystko zamknięte. Zjeżdżamy z góry. W uszach mi już się zatkało przy okazji. Ograniczenie do 100. Trzeba przyhamować. Znowu w górę. Na tym polegają góry. Góra dół, góra dół, góra dół. Wspinamy się na kolejną górę. Lasy piękne są naprawdę po bokach. I zaraz wyjdzie z powrotem słońce. Po trzecie, jak już jesteśmy u rodziny, to zawsze w okolicy można znaleźć dodatkowe atrakcje, ale o tym będzie kolejny film. Pięknie i zielono. A w drodze powrotnej będziemy mieli czyste szyby, bo tak postanowiłem. Testujemy, jak będzie się kręciło przez brudne szyby. A wziąłem już ze sobą płyn do mycia szyb od środka. I od środka i od zewnątrz wyczyszczę szyby. Także jak będziemy wracać, może szybciej, będziemy testować, jak poprawiła się jakość nagrywania dzięki czystym szybom. Zjeżdżamy z głównej trasy. Jedziemy teraz kawałek na Piotrków Trybunalski i na Łódź, w przeciwnym kierunku niż Kielce. Kielce zaraz będą za nami z tyłu.
tam kierunek Łódź, a tam kierunek Kielce. Łódź, Kielce. Łódź, Kielce. Łódź, Kielce. Nasz towarzysz podróży. Basik. Kamelka się też obudziła. A Oliwka sama już sobie czyta, ile minut jest do babci. 16, bo stoimy się, średnia wydłuża. O. Posilamy się tutaj kawą. Żeby nie zasnąć. Nie, tak naprawdę powiem wam szczerze, że kawa nigdy na mnie nie działała. Kompletnie nigdy. Po prostu lubię kawę i dlatego ją piję. Ale kiedykolwiek tylko chciałem, żebym nie spał, bo musiałem zrobić coś, miałem jakąś pracę, pouczyć się, piłem kawę. Niestety, kawa nie działała. Oliwka tam nadal liczy, ile minut zostało do dojazdu do babci, tak? Tak. Ile? 11. Fajnie jest mieć babcię w górach? Oli? A tam w oddali widać właśnie takie małe górki, które otaczają moją miejscowość, w której się urodziłam, czyli Góra Perzowa i Góra Sinia. Tak, Stefan Żeromski. Mamy tutaj szkołę, tu się urodził, a my jesteśmy o 18 i tu jest 16 stopni. Kilometry do babci. Tylko babcia mieszka za lasem. Zboża tu już rosną. Przyjechaliśmy na miejsce. Zaczynamy w 15,5 stopnia. I tak, przejechaliśmy 208 km w 2 godziny 20 minut. A godzina będzie zła. Czyli trasa się skróciła o 14 km w stosunku do tego, co było poprzednio. Po czwarte, to budżet. Najczęściej to tylko koszt paliwa. Amelka myje swoją szybkę. Ogłosiła, że chce umyć swoją szybkę. Mama znalazła dwie cegły. Już Amelka jest większa. Oliwka też myje swoją szybkę. Każdy chce mieć czyste. Tata umył z przodu. A Oliwka myje i Amelka z tyłu. A dzieci ekscytuje wszystko, nawet bieganie po babcinym chodniku i trawce. A jeśli mamy szczęście, bo babcia mieszka na wsi, to w pakiecie mamy dodatkowo agroturystykę. Dzieci zobaczą krowy, kury, konie, a spacerując przez wieś będziemy mogli uciekać przed indykami. Takich atrakcji i doznań dzieci, które mieszkają w mieście, nie mają. Często taki wyjazd to okazja, by kultywować pamięć przodków, pokazać dzieciom, gdzie leży dziadek, prababcia, praprababcia, zapalić świeczkę i pomodlić się. Tak, że się przestraszyła, że zgasiłaś. Jak się zapali świeczka, to nie zapałka, to nie trzeba się przestraszać, tylko trzeba ją sadzić tu. Przeżegnaj się, ładnie lewa. Lewa na sercu, prawą się żegnasz. No dobrze. Zakrywasz? No, tak jest. Ta. Tak.
Już mogę modlić się? Byliśmy teraz na cmentarzu odwiedzić naszych najbliższych zmarłych, a teraz jedziemy też odwiedzić bliskich. Za czasów mojego dzieciństwa wyjazd na wieś to był po prostu wyjazd na wieś. Dzisiaj to się nazywa agroturystyką albo agroweekendem. Jakkolwiek to nie nazwiemy, ma to pewne plusy. I oto o 5:30 wstałem, żeby podziwiać wschód słońca i budzącą się wieś. Podczas kiedy będąc w mieście, nie mogę zlec się z łóżka o 8 rano. Cześć. Cześć. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.